Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pragniemy przyjąć Słowo Boże już 11 niedzieli w ciągu roku, tak zwanej zwykłej. Dzisiejsze czytania podkreślają nam bliskość Boga i Jego działanie w życiu człowieka, dla wspólnoty. Troskę Boga o człowieka. Takie doświadczenie bliskości Boga, Jego działania przeżył Izrael, naród żydowski, po wyprowadzeniu z Egiptu, z niewoli. Mieli świadomość dzięki tej mądrości Mojżesza, przewodnika, prawodawcy, że to Bóg ich właśnie wyprowadził z tego ogromnego upokorzenia, jakiego doświadczali tam w Egipcie, poniżani, wykorzystywani, traktowani jak niewolnicy. I doświadczyli, że Bóg okazał się potężny, wszechmocny, większy w swojej potędze niż potęga Faraona. Ten Bóg jest Bogiem, który kocha, który troszczy się, który przychodzi z pomocą tym, którzy o tę pomoc wołają. I takie doświadczenie Boga przemieniało ten naród, czyniło go bardziej religijnym, duchowym, pomagało mu odkryć bliskość i obecność Boga działającego w życiu tego narodu. I czytam. Mojżesz szedł wtedy na górę do Boga, a on zawołał na niego z góry i powiedział: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia, lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Naród izraelski dzięki tej pedagogice Mojżesza ma wielką łaskę doświadczenia Boga działającego, obecnego, żywego, troskliwego, towarzyszącego czy wędrującego ze swoim narodem, który on sobie sam wybrał. Ale jednocześnie Mojżesz im przypomina, że to jest wielkie zobowiązanie dla nich, że muszą być Bogu wierni, muszą zachowywać Jego przymierze, Boże przykazania, mają być narodem królewskim i mają być narodem świętym, narodem kapłańskim, to znaczy narodem, który żyje z Bogiem, żyje Bogiem, ale i o Bogu daje świadectwo wobec innych narodów. Inne narody mogą poznać Boga przez ich świadectwo wiary i życia moralnego. Stąd mają być narodem świętym, czyli czytelnym w swoim życiu moralnym, takim jasnym, klarownym. To jest nauka też dla nas, że jeśli chcemy, żeby Bóg był poznany w tym świecie, to mogą go odkryć ludzie inni tylko ze świadectwa naszej wiary, naszego życia moralnego, takiej jasności postępowania, zgodnego z Ewangelią, z Bożymi przykazaniami. Pytanie, czy tak jest, to już musimy sobie odpowiedzieć każdy osobiście. Czy ja zachowuję Boże przykazania w moim życiu i to tak z pełnym zaufaniem i radykalizmem chrześcijańskim? To już jest pytanie, na które muszę sobie odpowiedzieć. Czy staje się również w ten sposób ja znakiem Boga? Bo mamy być znakami Boga, wskazywać na Boga swoim życiem i słowem. Również takie doświadczenie mają uczniowie Pana Jezusa.
Oni słuchają Jezusa. Oni patrzą na Jego życie, na Jego cuda, na Jego odnoszenie się do ludzi. Ta postawa Jezusa ich bardzo buduje. Jednocześnie widzą, jak Jezus troszczy się o wszystkich ludzi. I czytam. Jezus widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Jezus żyje nie dla siebie, Jezus żyje dla ludzi i widzi wszystkich ludzi na całym świecie i wszystkie pokolenia, które były wówczas i będą były po Nim i będą aż do skończenia świata. Jezus troszczy się o człowieka, żeby nie zginął na wieki. Kocha. W tym celu pragnie, aby Jego dzieło odkupienia było przedłużane czy uobecniane w Kościele dla wszystkich narodów i wszystkich ludzi. Dlatego czytam. Wtedy przywołał Pan Jezus do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości, żeby ludzi wyzwalali z największej tragedii grzechu, z niewoleń wewnętrznych, z mocy szatana. Tu jest największe niebezpieczeństwo i zagrożenie dla człowieka i świata. Bo stąd się rodzą nienawiść, niesprawiedliwość, egoizm, wojny, terroryzm, wywracanie porządku natury, wprowadzanie różnych dewiacji moralnych. Z tego się rodzi, z nieporządku ludzkiego serca. I dlatego takie zadanie będą mieli uczniowie Pana Jezusa, których On wybiera. Aby wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości i mieli władzę nad duchami nieczystymi, nad mocami szatańskimi. Pan Jezus widzą, jak kocha ludzi i ich do takiej miłości zaprasza, żeby oni nie zajmowali się sobą, ale zajmowali się ludźmi, ich najwyższym dobrem, uświęceniem i zbawieniem. I to będzie zadanie dla każdego z nas chrześcijan. Wszyscy mamy takie zadanie, tylko każdy na innej drodze swojego powołania. Jedni w kapłaństwie, inni w małżeństwie, jako chrześcijanie. Mamy być świadkami Jezusa, głosicielami. Mamy swoje życie zanurzać w Bogu, w Jezusie i Jego mocą przemieniać ten świat, czynić go bardziej godnym człowieka, ocalać ludzi, czyli prowadzić ich do obiektywnej, pełnej prawdy. Uczyć ich właściwych zasad moralnych, które wypływają z Bożego objawienia, z dekalogu, z 8 błogosławieństw, czyli z nauki Boga, Jezusa. I podkreśli również tę prawdę święty Paweł, że w Chrystusie jest nasze bogactwo i nasze najwyższe dobro. Czytam. Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Czyli oddaleni od Boga, od nadziei, przegrani. Bóg właśnie nas bierze w swoje ręce i w swoją miłość i w Jezusie nas ocala na doczesne życie i wieczne zbawienie. Zapraszam wszystkich na Eucharystię, by ona była wielkim dziękczynieniem Bogu za nieskończoną Jego miłość do człowieka, do świata. Szczęść Boże.